Cześć, z tej strony Tim i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Adventures na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, mam już ulepszoną całą zbroję, prot 4, unbreaking i wszystko na maksa, ponieważ mam to. To zrobiłem na poprzednim odcinku, teraz miałem takiego mindfucka, nieważne. I zmiana w tym odcinku. Zrobiłem na live streamie crafting table, ten extended, taki, gdzie można skraftować lepsze itemki, i zrobiłem diamentowy piecyk. Wszystko jest zrobione na live, tak więc zapraszam na mojego Twitcha, twitch.tv/teamiplaygames, i na mojego aska, ask.fm/teamiusz. No, bo tam teraz się organizuje konkurs, tam można wygrać gry, po prostu najaktywniejsze osoby wygrywają. Mamy też teleporter. Dokąd on prowadzi? Zatrzymaj teraz filmik, napisz. Shell. Mam nadzieję, że nie oszukasz i jak ja tam wejdę, to nie napiszesz dopiero w komentarzu, co tam jest. Nie, nieważne. Wchodzimy i jesteśmy tu. Mam ekspiarkę i to bardzo, bardzo super ekspiarkę. Ta ekspiarka jest po prostu epicka, no. Wiecie jak po prostu w niej szybko level nabić? To jest po prostu masakra, ale dzisiaj w odcinku nie to. Dzisiaj w odcinku idziemy do Battle Towera. Tak więc tu mam, patrzcie ile mam itemków. Wszystko na live wyekspiję sobie całą zbroję. Tylko oczywiście po to, żeby pójść do Battle Towera i nie zginąć od razu. Więc odłożymy sobie te itemki. O, wszyściutko odkładamy. Oprócz tego, jedzenie mamy, kill off nam się może przydać. Węgiel weźmiemy, to możemy odłożyć, to nam się może przydać. To odkładamy to. Fuck. Dobra, odkładamy. Węgiel nam się może przydać. Może nam się przydać jeszcze ciut żelaza. Pustaka dajmy. Damy sobie pustaka jeszcze właśnie tego. O, węgla. Nie mogę. O, dobra, zestakował się. I trochę by nam się przydało, na przykład dajmy drewna. Weźmy sobie z pustaka takiego drewna. Dobra, i to wszystko. Nie będę się bardziej tutaj przygotowywał, ponieważ no nie potrzeba. Idziemy do Battle Towera, tego tutaj, tu. Dobra, jak widzicie, jesteśmy już tutaj na samym dole. I ostatnio pewnie mogliście zauważyć taką zmianę, że odcinki są bardziej pocięte. Musiałem wyłączyć pewną opcję. Kto to do mnie strzela? Blazy. Nie, tylko nie to, nie to, nie to, tylko nie one, tylko nie one. Z jednej strony... Jeszcze pożar, nie. Mam nadzieję, że nic się z moim domkiem nie stanie, bo ja idę już do góry. What the fuck? Odcinki są bardziej pocięte. Będę robił czasami takie cięcia, jak po prostu idę gdzieś i będzie dość nudny jakiś moment, po prostu to zrobię cięcie. Ciekawe, dlaczego nie było nic w skrzynce. Smutne. Kurde, jest dzień i jest po prostu mniej potworków. O. Fak, padam. Spadłem o jeden poziom. Spadam i teraz... Kurde, nic mu nie zrobiłem. Fak! Nie! Fak! Głupie blazy, przez nie miałem lagi. Fak! No dobra, jesteśmy wykokrzeni, więc one... Czemu on mi się sam naprawia? Fak, czemu? Dlaczego? No znaczy nie dlaczego on się sam naprawia, tylko... Głupie blazy. Zaraz zmienię buty. No nie, zaraz kurwicy normalnie dostanę. Muszę zabić tego blaza gównianego. No bo dobra, zabity. I czekajcie. Nie. No nie, tak nie będzie. Czemu mi przy tych walonych blazach tak FPS-y spadają? Przez ten ogień walony. No kolejny! Ja jebie! No nie. Co za gówniany Battle Tower. Nie, niszczymy ten spawner i blazów. I ten też. Co miałem zrobić? I czy naprawi mi się kill off? No, przed chwilą mi się... No, albo ja mam zwidę. A, miałem... O, nie to. Oto. Zmienić sobie budki. Okej, bo Cloud Woodsy mogą mnie wkurzać w Battle Towerze. Dobra, niszczymy. Tu nie ma drugiego. To może nam się przydać i tu... Dobra, zostawię na razie ten węgiel. Bo na razie mi się nie przyda, ponieważ mam ze sobą.
Mam nadzieję, że już nie będzie Blaze'ów, bo Blaze'y to najgorsze, co może być. Tak, dobra, kabana sobie weźmiemy, a raczej chlebek, ale ale ten chleb wygląda jak kupa. Znaczy, nie no, dobra, wygląda jak chleb, ale... Nie, powstrzymam się, po prostu wezmę sobie dwa te. O, zrobię sobie tak. I pójdziemy, podstawimy sobie tutaj, o, pięknie, drewienko. Weźmiemy mieczyk i zaczniemy wojować. Nie wiem, na szczęście, albo i nieszczęście, nie spawnuje nam się nic. I nie ma... Nie ma tego battle towerowego bossa. What the fuck? Czemu nie ma tego bossa? Albo on się jeszcze nie zrespił? Nie uruchomił? Nie ma. No! Ile razy będę spadał? No, pięknie. I czemu... LOL, nie zespełnił... No, ale gówniane itemki. Nie zespełnił nam się boss. Słabo. Dobra, zmieniamy budki. No i idziemy... Wiecie co, jak jestem tak wykokszony, to pójdziemy sobie do wulkanu. Okej. Okay. Pójdziemy sobie do wulkanu, no nie ma co. Dobra, jesteśmy już tu przy wulkanie. Ja tylko teraz zjem sobie jeszcze chlebka. Jeszcze jednego, żeby mi się zregenerowało HP. I zeskakujemy na dół. Dobra. Gdzie są te wszystkie Alfredy? To są krasnoludy generalnie, no. Są krasnoludy. Dobra, zginął. Teraz jak mamy ten mieczyk i w ogóle jesteśmy tak wykokszeni... Tam jest skubaniec. Będziemy niszczyć te spawnery, ponieważ raczej mi się ich akurat spawnery nie przydadzą. Dobra, gin. Okej, no i ten mieczek jest właśnie OP pod tym względem, że mogę tak bić ich, że tak powiem, indywidualnie, ale normalnie zadaję, jak kliknę prawym, to zadaję im z daleka takie obrażenie, jakby im ich bił normalnie tak lewym przyciskiem. No więc to jest bardzo fajne według mnie. I nie mam pochodni. Dlatego skraftuję sobie pochodnie. Ponieważ wy musicie mieć na YouTubie jasno. Jasno. Tak. Jasno jak słońce. Hehe. Albo mogłem sobie po prostu złoty hełm wziąć. LOL, uwięziony w moim. Albo nie, on mógł wyjść normalnie. Co on wydropił? A, oni dropią gunpowder. Generalnie to... Oni są prości, tylko jak gorzej jak cię zaatakuje cała... Kurde. Co za gówniak. Już nie mogę go za... Dobra, zginął. Gorzej jak was zaatakuje cała taka zgraja tych Alfredów, krasnoludów. Ja na nich mówię Alfredy. I będę na nich mówił Alfredy, ponieważ Alfredy to są frajerzy. Tak. Nie, gadam głupoty. O, widzicie, taka chmara, ale... to jest ich healer. Czy jak się go tam nazywa? Ich taki, no ten lekarz. O, lekarz. No, lekarz, no. Healing staff mamy bodajże, to się nazywa, nie? Healing staff. Aha. To jest według mnie fajne. No. Może nam się przydać. Ale na razie to... Tutaj idzie po nas Alfred. A, on czeka jakby na swoich kolegów? Czy co? Nie, on był jakiś taki w ogóle przyćmiony. Dobra, bijemy, nie możemy spaść. Będę musiał się najeść też. Nie wiem, w ogóle jakiś zaćmiony był ten Alfred jeden. No nie. Jeszcze chcesz ze mną zadrzeć? Przecież wiesz, że zginiesz. Dobra, niszczymy sobie spawnery, bo nie przydadzą mi się. A tam są skrzynki. Ciekawe, co w środku jest. O, to mi się może przydać, to też może mi się przydać. Chociaż mam nauku Infinity. Ale wiecie, zawsze coś. No dają za darmo, no to wezmę. No wiecie, no. Zawsze może się przydać, jak mi się skończy na przykład łuk. O, to jest ten healer, no healer. Dobrze mówiłem. Nie, ja mówiłem lekarz i... No, nieważne. Bijemy. Kurde. Ciemno jest strasznie. Myślałem zawsze, że jest tu jaśniej. Chyba miałem po prostu złoty hełm, no. Też mi się tak wydaje. Dobra, niszczymy te spawnery. Kurczę, nie wiem, co jest na samym dole tego wulkanu. Powiem wam szczerze, że nie wiem. Ale... Jeszcze chyba trochę. I to o wiele trochę. Dobra. Nie, dobra, biegniemy. Nie ma co się rozdrabniać. Później się pozbieram, na przykład diaksy. Ponieważ teraz nie mam jak nawet. Nie uciekniesz mi. Ja cię złapię i tak. Dobra, bierzemy sobie
No Blaze Rody fajne, Blaze Rody i Gunpowder też może mi się przydać, ponieważ mogę chyba z niego robić granaty, z tego co się nie mylę. A granaty to jest dość dobra po prostu broń, sposób zabierania HP moim przeciwnikom, tak, o to mi chodzi. I w którymś z niedługich odcinków będziemy budować domek. I właśnie nie wiem, jeszcze tak się zastanawiam, czy to robić na żywo, znaczy na żywo, na odcinku, czy po prostu nagram jakieś tam lapsa, czy zbuduję sam dla siebie, ponieważ wiem, że to będzie tyle faili, że mi się odechce w ogóle nagrywania tego, ale czego nie zrobić dla widzów, no wszystko dla was, nie, wiecie, oglądacie mnie, oglądacie mnie. I generalnie zapraszam do opisu, tam są bardzo fajne dwie gierki, World of Warplanes i World of Tanks, będę tam grał z widzami właśnie w te gierki, tak więc możecie się zarejestrować, ja za to nic nie mam, ale oczywiście wy możecie się zarejestrować, nie. No i generalnie będziemy w to razem grać, na live'ach, myślę, że też ogarnę takie live'y z Kośniem na przykład, czy coś takiego. Aha, niszczymy te spawnerki, one są też tak porozstawiane po bokach, ale odkąd mam ten miecz po prostu Big Sworda, to walka się stała aż przyjemnością, powiem szczerze, no patrzcie jak ja ich koszę. Gdzie on się schował, nieważne, ale tu mamy diaksa, tak bliziutko to sobie... Fortunkę, mam 4 diaksy! Nie wziąłem plecaka. Dość słabo, ale mam nadzieję, że i tak nie zginiemy. W sumie jesteśmy bardzo, bardzo teraz wytrzymali, bo mamy właśnie tą całą zbroję, Prot 4, Feather Falling, Aqua Affinity, Unbreaking, więc pięknie, ładnie wszystko. Ja mam fortunkę, więc będę miał bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo diaksów, jeżeli będę kopał sobie w tym wulkanie. Tak więc będziemy bogaci, taki wiecie, swag, chociaż swag to powinien być bardziej na złoto. Gdy po prostu złoto było bardziej wytrzymałe, to byśmy chodzili jak złoci chłopcy. O, tamten się ulepczył, widzieliście? 19 na zielono się pojawiło, 19, czyli tyle, ile HP sobie dodał, kurde, frajer. A i tak zginie, jestem po prostu najlepszy na świecie teraz, na tym świecie. Okej, okay, nie wiem, czy to miało sens, co powiedziałem, ale okej. Okay. Stawiamy pochodnie, żeście coś widzieli. Alfredów atakujemy. Właśnie, będę ich nazywał Alfredy, no i koniec. Będę tak ich nazywał. O Boże, 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 blablabla. No jeszcze, o, drugi healing staff mamy. Jak to w ogóle działa? No, Alfredy, no proszę, no i tak zginiecie. Co są tempaki, no. Wiedzą, że zginą, jeszcze mnie atakują. Jak to? A, tu ten. To się bierze jakby kosztem jedzenia. To nie jest aż takie fajne. No ale okej, zostawię sobie. Tylko nie mam plecaka. A plecak by mi się bardzo przydał, bo jeszcze trochę tego zostało. O. Chyba, że po prostu niepotrzebne itemki sobie zostawię w skrzynce tutaj na przykład. Na pewno zostawię tutaj gunpowder. Ja tu może kiedyś wrócę. Jedzenie weźmiemy. Może to nieupieczone zostawimy. Dobra, nieupieczone zostawimy. Co mi się... To na pewno może mi się nie przydać. Gunpowder jednak weźmiemy, bo zawsze może mi się przydać bardziej niż na przykład nieupieczone jedzenie, o. No i dobra. I healing staffa zostawimy na razie. Na razie kosztem jedzenia też mi się chyba nie opłaca go brać. Chociaż w ostateczności jakoś no... Ach, nie wiem. Lol, ale ja ich niszczę, serio. Wow, bok mi robisz? Myślałem, że to plecy są najważniejsze. Ale marchewki wezmę. Marchewki się mogą przydać bardzo, bo farmę mogę zrobić marchewek, no i to jest bardzo dobre. Zniszczymy. Będę musiał sprawdzić crafting złotej marchewki. Nie wiem, co daje złota marchewka, co daje na przykład zwykła marchewka, czym się różnią. Zwykła marchewka bodajże daje 2 złota, 3, albo 4 nawet. O, ale Alfredów do zniszczenia. Ale ich, no proszę. Serio, takie... Kozaki jesteście? No nie od dzisiaj. Do dzisiaj byliście. Od dzisiaj już nie. Serio, zadzieracie ze mną? Dobra, niszczymy ich. Do końca. Wiecie co? Nie wiem, zrobię może tu cięcie. Już koniec odcinka tutaj. Zakończymy odcineczek. I w kolejnym odcinku kontynuujemy przygodę tutaj. Jak zakończymy przygodę tu, to wrócimy do domku.
I ogarniemy może diaksy na koniec. No, więc co, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Mam nadzieję, że będziecie oglądać dalej mnie. Zostawicie tą subskrypcję, aby być z moimi materiałami na bieżąco. Więc to by było na tyle. Zabijemy ostatniego Alfreda, który gdzieś tu się chowa. Znaczy nie chowa się. Dobra, nieważne. To więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Zobaczycie jeszcze moją twarz. Szkoda, że czapka się buguje z Animated Players. Ale to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapraszam na mojego aska ask.fm/team już. Zadawajcie mi tam pytania. Trzymajcie się ciepło. No i siemanko.